Pośród nas ksiądz Paweł, którego bardzo serdecznie zapraszamy, aby podzielił się pewną historią. No właśnie, tak wczoraj otrzymałem telefon i czułem, żeby nie odbierać. Wiedziałem, że tak będzie. Chciałbym wam podzielić się, nie wiem czemu tyle światła, miałem mówić o ciemności. Chciałem się podzielić z taką jeszcze do niedawna najbardziej skrywaną tajemnicą mojego życia. Często się wydaje, że księża, siostry zakonne, ofiary, osoby konsekrowane, że to muszą być nadludzie, że nie mają prawa do jakichś kryzysów. I chciałem pokrótce powiedzieć o z jednej strony radości mojego powołania, które było takie przedziwne, bo wbrew jakiejś logice, mojej logice młodego człowieka, wbrew logice człowieka nieśmiałego, pewno zakompleksionego, ale wezwanie Boże było tak silne, że stwierdziłem, że muszę iść do seminarium. Aczkolwiek myślałem, że wizja, że będę musiał przemawiać z ambony, głosić kazania, nauczać, to jest zupełnie nie dla mnie. Ja zmagałem się z tą wizją Pana Boga dosyć długo, chociaż taki był paradoks, że z jednej strony poszedłem do seminarium, z drugiej strony nie widziałem siebie jako księdza. Ale przymus Boży i doświadczenie, które miałem w kościele, w świętym Józefie, było tak mocne, że nie mogłem się tego wyprzeć i nie mogły nawet moje kompleksy, poczucie jakiejś niższości czy zahamowania, które mi towarzyszyły w tym czasie. I rzeczywiście Bóg, kiedy mnie powoływał, wiedział, co robi. Dla mnie, kiedy się jakoś pozwoliłem Panu Bogu prowadzić, pozwoliłem się uwieść, to wszystko czyniłem jakoś na wiarę. Tego do końca nie widziałem, chociaż wiedziałem, że On ma w tym jakiś zamysł, ale tak po ludzku nie byłem przygotowany do, żeby zobaczyć. Dla mnie święcenia kapłańskie były rzeczywiście diakońskie i kapłańskie. Było czymś i pierwsza parafia takim rzuceniem się w przepaść, takim skokiem z jakiejś wysokości. Rzeczywiście Bóg mnie pochwycił. Rzeczywiście widziałem, że On staje za moim słowem, że dokonują się piękne rzeczy. Powstaje na przykład duszpasterstwo młodzieżowe. Jest grupa młodzieży dosyć wtedy liczna w parafii, w której nie było takiego duszpasterstwa. To błogosławieństwo było, kiedy stawałem na ambonie, Bóg stawał za moim słowem, ale zaczęły się takie jakieś drobne symptomy kryzysu. Właśnie.